wszystkie panny i zapraszam serdecznie na prognozę stycznia 2023. Wchodzimy w nowy rok bardzo intensywny, bardzo ekscytujący, bardzo zmienny. Pluton, planeta transformacji, planeta radykalnych, ekstremalnych, nagłych zmian, będzie w tym roku przechodził do znaku wodnika. O tym mówiłam już w horoskopie rocznym na 2023. Link umieszczę jeszcze raz u góry. Te z Was, panny, które nie wysłuchały, zapraszam serdecznie. Dzisiaj skupimy się na horoskopie styczniowym. Zapraszam na początku także na warsztaty w Mielnie 4-5 lutego, gdzie będę omawiać energię ery, która już trwa od 2 lat i co Pluton będzie zmieniał w naszym życiu, jeżeli chodzi o taki dzień codzienny, jeżeli chodzi o profesję, bo tu się radykalnie zmieni sposoby pracy, sposoby zarabiania pieniędzy, podejścia do życia. Link umieszczę także u góry, jest filmik, ale także pod nagraniem w opisie. Możecie znaleźć zaproszenie. Zapraszam, może spotkamy się osobiście. Drogie panny, Słońce, Merkury i Pluton znajduje się do 20 w znaku Koziorożca i to jest najlepszy czas dla Ciebie do 20 stycznia. Aż 3 trygony, Merkury, wchodzimy w styczeń z Merkurem w biegu wstecznym i Marsem, nic nie szkodzi, ten Merkury czy w biegu wstecznym, czy w biegu prostym działa korzystnie dla Ciebie. Po pierwsze, czas na miłość, czas na wyjazdy, czas na kreację, czas na osobiste spełnienie, więcej zabawy, więcej przyjemności, więcej pieniędzy. Bardzo dobry czas na wyjazd, może gdzieś z ukochanym, ukochaną, czy też na zajęcie się z dziećmi, ale także dobry byłby czas na zakochanie, dobry byłby czas na kreowanie, zajęcie się swoimi pasjami, hobby i przekształcenia tego w profesję. Ponieważ Merkury wyrusza w bieg prosty 18 stycznia, do 18 stycznia nie jest wskazane robienie dużych zakupów, ale sprawdzanie, korygowanie, sortowanie, otworzenie szuflady i sprawdzenie, co zostawiłam, co zostawiłem, co nie wykonałem, co muszę zrobić, co jeszcze trzeba poprawić, co skorygować, to znasz i ten Merkury działa na Twoją korzyść, czyli że będziesz tutaj wszystko dokładnie, skrupulatnie sprawdzał i poprawiał, ale także może tutaj pojawić się jakaś miłość, jakiś kontakt, jakaś znajomość z przeszłości, którą będzie można też sfinalizować, nawet później za miesiąc czy na dwa w jakiś pozytywny sposób, dlatego że jest trygon, czyli ten Merkury przynosi Ci dobre wiadomości także z przeszłości, jeżeli chodzi o miłość, czy też może naprawisz jakiś kontakt z dziećmi, te osoby z Was, które miały na przykład jakieś problemy, czy były jakieś rozczarowania, teraz będzie można to wyprostować i naprawić. Mars w styczniu jest jeszcze w biegu wstecznym do 12 stycznia i nie jest to czas tym Marsem, ponieważ Ty masz w kwadracie do inicjowania czegoś nowego, czy zaczynania nowej pracy. Kto musi, to musi, ale trzeba się przygotować na to, że po prostu wejdziecie w jakieś układy, gdzie trzeba coś zmieniać, gdzie będą przebiegać jakieś rekonstrukcje, gdzie trzeba będzie nałożyć może podwójne siły. Od 12 ta energia mocy wzrasta. Wszyscy będą się lepiej czuli, Wy także, wszyscy nabierają więcej energii, więcej mocy. U Ciebie chodzi o temat profesji, Twój status, kariera, droga powołania, jak się pokazujesz, jak przedstawiasz, jak komunikujesz, czy umiesz dzielić się swoimi informacjami, czy umiesz się polecać, czy umiesz nawiązywać kontakty, czy wchodzisz z łatwością w nowe kontakty, w nowe znajomości. To będzie temat także Saturna dla Ciebie w roku 2023, ponieważ naświetla dom relacji, dom partnerstw. Wysłuchajcie sobie horoskopu rocznego na rok 2023 i tu uwaga, jeżeli do 12 pojawią się jakieś konflikty, pojawią się jakieś sprzeczki, pojawią się jakieś prowokacje, nie wchodź w to. Zostaw to, przeczekaj i po 12 załatwiałabym te wszystkie sprawy, ponieważ Słońce przyświeca Ci, masz trygon. Do 20 ten Pluton tak czy siak,
Ale to i Merkury jest, że tutaj się dogadasz, jest, że znajdziesz wyjścia z wielu sytuacji, jest, że będzie także pomoc i wiele może być tak, że do 12 wiele się rozwiąże. Wenus tymczasem od 3 stycznia do 27 znajduje się w znaku wodnika i tutaj razem z tą Wenus reorganizujesz i przekształcasz swój dzień codzienny. Może właśnie chodzi o to, że będziesz wprowadzał jakiś nowy plan żywienia, może chodzi o sport, może chodzi o więcej wyjścia, spotkania się z ludźmi, z towarzystwem, może o unowocześnienie sprzętu, czy też potrzebujesz jakiejś czy kamerki, czy telefonu, czy laptopu, czy cokolwiek. Ale do 18 nic nie kupujemy, tak? Dlatego że z Merkurem w biegu wstecznym jest, że mogą być jednak problemy, czyli bym sobie tylko popatrzyła, wybrała i zamówiła to 18. 4 i 5 Wenus, to jest pozytywnie nastawiona do Jowisza i do Urana. U ciebie chodzi o tematy pracy. Ten Jowisz znajduje się do maja 2023 w bardzo przyjemnym domu, ponieważ do maja widzę poprawy sytuacji finansowych, jeżeli chodzi o coś nowego, o inne formy zarabiania pieniędzy, jest przypływ pieniędzy do maja. Później tak czy siak, dlatego że Jowisz przechodzi do znaku barana, ale tutaj chodzi o pieniądze, tutaj chodzi o uporządkowanie tematów finansowych, relacji partnerów wszelkiego rodzaju. To może być jakaś nowa relacja, to może być jakaś nowa relacja współpraca biznesowa, to może być jakaś nowa forma, tak? Czyli w baranie jest coś nowego, coś innego, coś pionierskiego, to może chodzić o jakąś nową inwestycję, ale także może jakaś współpraca, czy też niektórzy z Was dostaną poprawa sytuacja od partnerów. Także naświetlane są tematy seksualności, te tematy traum, aby się otworzyć, aby się wypróbować, aby pozwolić sobie na przyjemności, na radości, na kontakty wszelkiego rodzaju, ponieważ właśnie te znajomości i powietrze, w jaki sposób jestem w kontakcie ze wszystkimi, będzie bardzo ważne od roku 2023. 7 mamy bardzo ważną pełnię w znaku raka, wysoko wrażliwą. Podczas tego dnia Słońce łączy się z Merkurem w biegu wstecznym w znaku koziorożca. Pełnia jest całkowicie w pozytywnych aspektach, czyli sekstyl, ale także trygon tego Słońca i Merkurego, czyli pewne decyzje będą podjęte nagle i nieoczekiwanie z korzyścią dla ciebie, czy samo się coś ułoży, czy szczęście spada z nieba. Chodzi o twoje spełnienie, chodzi o realizację jakiegoś marzenia, chodzi o zakończenie w pozytywnym sensie jakiegoś tematu z grupami, czy też tutaj bardzo dobra. Bardzo dobry feedback od grup wszelkiego rodzaju. To byłby dobry także czas na tworzenie jakichś grup, zamykanie jednego, tworzenie drugiego, później po 18, ale też pomoc ze strony przyjaciół, pomoc ze strony grup. Bardzo dobry czas na wyjście na social media, na tworzenie stron internetowych, na stworzenie czegoś razem z grupą ludźmi, z którymi mamy wartości, takie same wartości. Ale także z którymi czujemy się dobrze, czy czujemy się jak w domu. Dla niektórych z Was byłby temat dziecka, czy adopcja jakiegoś dziecka, podjęcie jakiejś bardzo ważnej decyzji, czy też, że jesteś z kimś w relacji, kto ma dziecko i na przykład zaadoptowanie tego dziecka, lub też właśnie podjęcie samemu decyzji związanych z dziećmi i z przyszłością. Podczas tego dnia bowiem Lilith opuszcza znak raka i przechodzi do lwa i u ciebie ustawia się za tobą. Lilith pozostanie w znaku lwa 9 miesięcy i oznacza dla ciebie zamykanie pewnych etapów, odchodzenie od jakiegoś smutku, od jakiejś traumy, od jakichś smutnych przeżyć, od jakichś wyobrażeń, od fantazji, od ucieczek, od tego, co było. Lilith będzie też pomagać ci otwierać się na nieznane, przekraczać granice, rozwijać twoją intuicję. Ona jest związana jednak z takim
z taką czasami złośliwością, czy też z taką prowokacją. U ciebie odbywa to się wewnątrz, tak jak gdybyś walczył sam ze sobą, mam na przykład coś robić, czy nie, mam teraz leżeć, czy mam pracować. I właśnie tutaj chodzi o to, aby pozwolić sobie na ten relaks, na przyjemność, może także na otworzenie się na tematy duchowe, spirytualne, czy naukę czegoś nowego, jeżeli chodzi o tematy ezoteryczne, ale te tematy będą też w następnych latach na pewno w jakiś sposób, nazwę to, nie chcę powiedzieć kontrolowane, ale no tak, będą w jakiś sposób regulowane i może tutaj będziesz się czegoś nowego uczył. I 12 Mars przechodzi w bieg prosty i super, tak? Czyli od tego czasu tutaj będą podejmowane bardzo ważne decyzje, dlatego że później 18 także Merkury wyruszy w bieg prosty. U ciebie chodzi o pracę, o drogę powołania, jak się pokazujesz. Widzę, że będą rozwiązywane te konflikty, czy te trudności, czy możliwości, że się nie dogadywałeś z kimś przez ostatni czas. To będzie tutaj zamykane, tutaj będzie więcej energii, więcej siły, więcej mocy, ale także konflikty będą rozwiązywane, które ci przeszkadzały, czy coś, co cię męczyło. Czy może miałeś coś powiedzieć, ale nie powiedziałeś, czy wycofałeś się i teraz po prostu będzie to po prostu załatwione pozytywnie, z korzyścią dla ciebie. 18 Słońce przechodzi Plutona i podczas tego dnia Merkury wyrusza w koziorożcu w bieg prosty, jak już mówiłam, i Merkury przez cały styczeń, luty działa na twoją korzyść, bo jest trygon i przejście tego Słońca przez Plutona jest podjęcie jakiejś bardzo ważnej decyzji. Chodzi właśnie o relacje, o partnerstwo, tematy dziecka, podejścia do siebie, pozwolenia sobie na tą, wiem czego chcę, wiem co robię z taką pewnością, tak? Czyli Słońce w koniunkcji do Plutona. To ona decyduje się na tą pasję, decyduje się na tą prawdę, na pokazanie się taki, jaki jestem, odpowiedzialność. Albo może właśnie niektórzy z was nie chcą tego dziecka, czy nie chcą tej pasji, czy nie chcą robić czegoś, co nie jest dla mnie, co nie jest dla mnie przyjemne, czy co nie jest miłością, czy co nie jest moją prawdą. Jeżeli chodzi też o tą pełnię w pozytywnym aspekcie, może być to pełnia dla osób, które są starsze, wejścia w drugie czy trzecie partnerstwo, nie tylko dla starszych, dla tych, które już były w jakiejś tam wcześniej w dwóch relacjach, to mogłaby być trzecia relacja. I 20 Słońce przechodzi do Wodnika, ale także 21 odbywa się tutaj nów Księżyca. Czyli do 20 masz największą energię, największą siłę, największą moc. Merkury pozostaje tak czy siak cały miesiąc w pozytywnym aspekcie, ale razem ze Słońcem dużo więcej zdziałasz, tak? Bo jest taka lekka energia, siła, moc, zdecydowanie z koziorożca, wiem co robię, wiem na czym stoję, wiem w którym kierunku podążam. Następnie jeżeli Słońce przejdzie do znaku Wodnika, tutaj będzie chodziło o pracę, organizację dnia codziennego, unowocześnienia, przekształcenie tej pracy, pomyśleniu o swobodzie, może będziesz wyjeżdżał, może jakiś kontakt za granicą, może będziesz pracował właśnie w jakiejś nowoczesnej formie, używał czegoś nowego, otwierał się na to i to na pewno jest także wskazane. I jeżeli chodzi o nów Księżyca, dotyczy twojego dnia codziennego i pracy, czyli wiele panien będzie myślało o reorganizacji dnia codziennego, może właśnie zakładaniu własnej działalności, może innej formy pracy, szukania czegoś, wyzwolenia się może z jakiegoś uzależnienia. I teraz można już pisać podania o pracę od tego 21, czy nawet od 18. I tutaj typuję na to, że albo wielu z was pomyśli o nowej pracy, czy też całkowicie reorganizacji dnia codziennego, aby być zdrowym, aby być silnym, aby się dobrze odżywiać, aby pamiętać także o swojej kondycji i o swoim zdrowiu lub też wyjazdem. Tak? Czyli to by było także tematem na przyszłość. I 27 Wenus przechodzi do ryb. To może być także praca związana z zagranicą, jakiś wyjazd. Tak? Bo wodnik jest też może jakiś kontrakt na jakiś dłuższy czas, który niektórzy mogą przedłużyć później od marca, tak? Jak Pluton przejdzie do znaku Wodnika.
27 Wenus przechodzi do znaku ryb i tutaj pozostanie 3 tygodnie i razem z tą Wenus czuje się wspaniale w znaku ryb, jest w wywyższeniu, tak? Czyli chodzi o relacje, o miłość, o partnerstwa, poznanie jakichś osób, z którymi czujesz się bardzo dobrze, z którymi jesteś na jednej fali, połączenia intuicyjne, poznanie partnera swojej duszy, pomoc ze strony innych, także pieniądze przypływają, czy też jesteś z ludźmi, którzy rozwijają twój umysł, twoją fantazję, którzy cię inspirują, bardzo dobry czas. I kończymy miesiąc. Słońce jest w trygonie do Marsa i Merkury w trygonie do Urana. Nowe cele, nowe wizje, nowe plany, nagłe, nieoczekiwane, pozytywne zmiany w twoim życiu. Zajęłabym się, kochane panny, przede wszystkim teraz swoimi talentami, tym, co kocham. I tutaj zwróciła największą uwagę na to, żeby to rozwijać, żeby to zmodernizować, żeby wykorzystać nowoczesne metody pracy, bo to będzie dla was bardzo ważne. Życzę wam wspaniałego miesiąca stycznia. Pozdrawiam serdecznie te osoby, które potrzebują dorady czy konsultacje. Informacje znajdują się w opisie pod nagraniem. Życzę wam pięknego czasu. Pozdrawiam serdecznie i wspaniałego nowego roku 2023. Dziękuję.